Panorama spod Sztumnosala. Główny szczyt Nosala. 1206 metrów. Koszysta 2193. Burzynowe turnie. Żółta turnia, granaty. Kozi wierch. Jeszcze czy to lejperć. Mały kozi wierch. Kościelec. Niebieska turnia, świnica, najwyższy szczyt w bezpośrednim otoczeniu Zakopanego, 2301 metrów. Trudny szlak zawratu prowadzi na niego, albo łatwiejszy ze świńskiej przełęczy. Następnie Kasprowy wierch, 1987 metrów, z najwyżej położonym obserwatorium astronomicznym i budynkiem w Polsce z 1936 roku. Oraz najwyżej położona stacja kolei wodorowej w Polsce z 1971 metrów, kolejny Kasprowy wierch. Również z okresu międzywojennego i wreszcie goryczkowe czuby. Kalatówki hotel z 1938 roku. Oraz relatywnie tani, cena około 60 zł w pozasezonie na pokój dwuosobowy. Wreszcie w sezonie 80, ale za 4, na przykład 60 zł za 5-osobowy. Mniej więcej. I tutaj mamy tak Giewont. Oraz to prawdopodobnie jest Bobrowiec, oraz Furkaska i Łysanki. No i wreszcie widać z Nosala w kierunku zachodnim również tutaj Kopki Kościeliskie i wreszcie Osobitą, 1987 metrów. To jest symbol Tatr Orawskich. Piękny szczyt, z którego rozstawia ogólnie wspaniała panorama Tatr. Niestety zamknięty dla ruchu turystycznego przez Słowaków w 1987 roku. Ustanowiono tam rezerwat przyrody, piękny zachód słońca, widać także z Nosala. Oraz pasmo ma góry Witowskiej na granicy 1232 metry. I pasmo Skoruszyny już na Słowacji 1314 metrów, gdzie są piękne tereny rowerowe, ale też trzeba przyznać, że no, prowadzi tam ładne ścieżki turystyczne. Można tam też przejść przez Górę Witewską na Orawicę, gdzie są baseny termalne, a tutaj z kolei Palnica Kościeliska, 1182 metry, kulminacja pasma Gubałowskiego. Wreszcie widać Gubałówkę. I oczywiście Zakopane z charakterystyczną między innymi budynkami COS-u oraz między innymi tutaj chociażby zboczem Butorowego Wierchu. Widok jest bardzo szeroki i interesujący mimo relatywnie niskiej wysokości tej góry.